równo silnik gra, jak śmiało śmigło tnie. Już ginie pośród chmur najśmielszych marzeń niebotyczny ślad. Niestraszny mrok i mgła, niestraszny wiatr co dmie. Jesteśmy odni karamentni o tysiące lat. Hej, 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 witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Malvolo, a to jest War Thunder. Bardzo długo nie było tej serii na moim kanale, ale nie obawiajcie się, nie zapomniałem o niej. Muszę przyznać wam się do pewnego błędu, może mojego pewnego przeliczenia się. Mianowicie w najbliższych moich odcinkach nie będzie kamerki. A może nie aż tak najbliższych, nawet może trochę to potrwać. Ponieważ z moich ostatnich testów wynika, że używanie kamerki internetowej do nagrywania swojego wizerunku podczas let's play i gameplay nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale będzie jeszcze na ten temat mowa w moim najnowszym chyba vlogu. Ale dobra, przejdźmy do War Thundera. Co my tu mamy? Będę chciał wam dzisiaj przedstawić troszkę samoloty radzieckie. A więc sorki troszkę za mój głos, jest rano i jeszcze nic nie mówiłem. Dobrze, a więc zaczynamy. Oto jest bombowiec AR-2. Bardzo fajny miks bombowca nurkującego z bombowcem horyzontalnym. Troszkę przypomina on U-88 niemiecki, ale jeśli o mnie chodzi, jest dużo, dużo lepszy, ma większy udźwig, przynajmniej może nie udźwig, ale jakoś lepszą kompozycję uzbrojeniową. To znaczy, on jest obecnie wyposażony w 6 bomb 250 kg i myślę, że to jest chyba najlepsze rozwiązanie dla tego bombowca. Poza tym jest dosyć fajnie uzbrojony. Ma strzelca przedniego, górnego oraz dolnego. Bardzo, bardzo fajnie to wszystko wygląda. Te karabiny mają bardzo duży kąt wychyłu, dzięki czemu dosyć spory obszar mogą pokryć ogniem. Dobrze, lećmy dalej. Mamy tutaj Jak-7B. Dosyć fajny myśliwiec. Bardzo, bardzo, bardzo miły i przyjemny. Pozwólcie sobie, że będę tutaj sobie troszkę ściągał. On ma dwa karabiny 12,70 mm oraz działko 20 mm, z tego co pamiętam, tak, zgadza się. Bardzo, bardzo fajny. Może nie są, dzieckie myśliwce nie są najbardziej zwrotnymi, z jakimi miałem do czynienia, ponieważ tutaj, wiadomo, wymiatają maszyny japońskie, ale jest całkiem, całkiem fajną, całkiem fajnym myśliwcem. Dobrze, mamy tutaj Łaga 3 wersja 35. Czym ta wersja się charakteryzuje? On jest uzbrojony w jeden karabin 12,7 oraz działko 20 mm. Te działka zarówno w Jaku, jak i w Łagu strzelają przez wał silnika, a więc są wbudowane w silnik. Co bardzo fajnie się sprawdza. Naprawdę, radzieckie myśliwce są bardzo, bardzo mocno uzbrojone, co mnie bardzo cieszy, i są bardzo odporne na ogień. To też jest dosyć fajne. Dobrze, to dalej mamy Miga 3, wersja 15. Ja wiem, że bardzo niektórym może się to gryźć, polska szachownica z oznaczeniami sowieckimi, ale chciałbym po prostu, żeby wszyscy wiedzieli, że tymi maszynami latają Polacy, w tym wypadku ja. W co on tutaj jest obecnie uzbrojony? Dwa karabiny maszynowe 7,62 oraz jeden karabin 12 mm. Może potęga to nie jest, ale muszę przyznać, że się sprawdza. I tym bardziej położenie tych karabinów w nosie maszyny
a nie na skrzydłach, sprawia, że one są bardzo, bardzo celne. I jeśli ktoś potrafi dobrze latać, to może tymi samolotami zrobić naprawdę spore szkody. Dobrze, ja myślę, że sobie zagramy bitwę zręcznościową, aby wam troszkę pokazać, jak to wszystko wygląda. I myślę, że widzimy się już w bitwie. Okej, już jesteśmy. Mamy uderzenie na cele naziemne, co mnie bardzo cieszy. Bardzo lubię ten rodzaj rozgrywki. Dobrze, weźmy sobie naszego AR-2. Ten samolot, po prostu uwielbiam go. Bardzo dobrze mi się nim lata. Oj, pogoda nam nie sprzyja, muszę przyznać. Okej, dobra, zejdźmy nieco niżej. Schodzimy. Jest ono także wyposażone oczywiście w hamulce aerodynamiczne. Dobra, lecimy tuż pod warstwą chmur. Dobra, całkiem spoko. Okej, i myślę, że zaraz coś napotkamy. To są czołgi wroga, myślę, że sobie na nie zapolujemy. On jest wyposażony, jak już mówiłem, w 6 bomb 250-kilogramowych, a więc jest to wystarczająca ilość oraz wagomiar bomb, aby zrobić naprawdę całkiem spore szkody. Dobra, zanurkujmy nieco. Oczywiście wysunąłem hamulce aerodynamiczne. To są te kratki na skrzydłach. One powodują, że w locie nurkowym samolot nie przyspiesza aż tak znacznie. Chociaż dobra, myślę, że możemy to sobie pozwolić na nieco szybszy przelot. Dobra, tu jadą czołgi. Będziemy chcieli je zaatakować z nieco oczywiście mniejszej wysokości. Wstawmy hamulce. Dobra, one pojadą tą drogą. Nasz strzelec otworzył ogień. Palą do mnie. Coś tam chyba rozwaliliśmy. Dobra, bomby poszły w bunkier. Ha! Udało się go zniszczyć. Całkiem miło, całkiem miło. Okej, dobra, spieprzamy na razie. Obrona przylotnicza tutaj wali. Dobra, trafiliśmy też samolot. Jak już mówiłem, te karabiny mają bardzo duży wychył, więc mogą całkiem niezły obszar pokryć ogniem. Ale my sobie spieprzamy. Co jest nowością? Co zostało tutaj trochę wprowadzone, coś już było. Możecie teraz przez chwilkę zobaczyć w dolnym prawym rogu ekranu wspomaganie celowania. Przeładowujemy. Dobra. Nie ma co. Okej. Nasz strzelec otwiera ogień. Dobra, troszkę żeśmy mu tam przypieprzyli. Dobra, ale ja będę chciał lecieć na lotnisko. Walą. Cały czas walą. Bomby się uzupełniły. Dobra, zróbmy beczkę. Jak widać, ten bombowiec jest bardzo, bardzo zwrotny. Jak na swoje rozmiary. Myślę, że to się bierze z tego, że ma bardzo duże powierzchnie skrzydeł. Przez co bardzo ładnie się sprawdza. Jest dosyć zwrotny. Jak na swoje rozmiary i na swój udźwig. Może ja toczę walkę głową z myśliwcem. Dobra, trzeba wylądować. Ja mam nadzieję, że mi się to uda.
cały czas obywam. Uuu, zestrzeliłem go. Patrzcie. A toż ci niespodzianka. Uwaga, bo robię jak na razie klasycznego kangura. Na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie. Dobra. Wylądowaliśmy. Dosyć sprawnie to poszło. Okej. Dobra. Okej, musimy chwilkę tutaj poczekać. Mamy okazję się nieco porozglądać, jak to wszystko tutaj ładnie wygląda. Dobra, no ja wyglądamy ze statystykami. 6 celów naziemnych zniszczonych, jedno zestrzelenie. Jak na bombowiec, bardzo, bardzo dobry wynik. Dobra, już jesteśmy gotowi do lotu. Startujemy. Oczywiście. Słuchajcie, całkiem fajnie mi się tutaj gra w tą grę. Dawno w nią nie grałem. I troszkę żałuję, naprawdę. Oczywiście z niecierpliwością czekam na... Z niecierpliwością czekam na jednostki lądowe, które mają się tutaj ukazać do końca roku. A więc już za niedługo, właściwie na dniach. No i myślę, że wtedy zaczniemy naprawdę poważną zabawę w War Thundera. Ostatnio też miałem okazję pograć nieco w konkurencję War Thundera. Ale walka. Chyba go się troszkę odstraszyliśmy. Dobra, a my tymczasem lecimy znowu coś im zbombardować. Rozpiżyć. Co on tu kombinuje? Leci na mnie. A! Kurde, prawie się ze mną zderzył. Troszkę mnie postrzelał, ale myślę, że to nic wielkiego. Dobra. Okej, atakujemy te czołgi. One są dosyć ważnym elementem rozgrywki. Niszczenie ich na bieżąco. Zacznijmy sobie od tego. Na spokojnie, bombka dla pana. Dobra, zniszczony. Dobra, lecimy rozprawić się teraz z kolejnymi. Tu wszystko, pojazdy opancerzone. Dobra, 9 celów aż. Poszło. Gdzie są te czołgi tutaj? Dobra, cały czas coś tam trafiamy. Bardzo, bardzo miło. Dobra, rozwaliliśmy kolejne czołgi. Dobra, spieprzamy znowu na lotnisko. Przynajmniej w stronę lotniska. Moja maszyna jest owszem troszkę postrzelana minimalnie, ale nie mam żadnych poważniejszych uszkodzeń. Dobrze. Naprawdę, bombowce można tutaj nieźle napsuć krwi przeciwnikowi. Naprawdę, muszę przyznać, że jak kupowałem ten bombowiec, to nie spodziewałem się, że on będzie aż tak dobry. Podchodziłem do niego nieco sceptycznie. Ale naprawdę maszynka się sprawdza. A ona jeszcze nie jest w procentach zmodyfikowana.
znaczy zmodyfikowana. Tutaj to się nazywa wymiana części na nowe. Dobra, czekamy na zgenerowanie się bomb, ale się nie doczekamy, ponieważ przegraliśmy. Cóż, tak się czasem zdarza, ale nie płaczcie. Myślę, że zagramy sobie jeszcze jedną bitewkę. Dobra, wyznaczę wam czwarte miejsce. A więc chyba całkiem nieźle. O, i nabyliśmy sobie przy okazji szóstą rangę z sowieckimi maszynami. Oczywiście bardzo mnie to cieszy. Dobra, zagramy sobie jeszcze jedną bitwę na piątym tierze. No ale jak już widzicie, następny odcinek Sowietów już będzie na tierze szóstym. A więc myślę, że będzie dosyć ciekawie. Ale jeszcze chciałbym wam pokazać nieco moich myśliwców. Mamy atak na cele naziemne. Dwa miasta. Mapka. Dobra, zacznijmy sobie od Jaka. I mam nadzieję, że od razu na nim skończę, ponieważ nie chcę tutaj ginąć zbyt często. Macie zniszczyć bazę i cele naziemne wroga. Dobra. Zróbmy sobie kółeczko. Dobra, ja nie potrzebuję tam zbytnio pomocy na temat sterowania. Dobra. Zrobiliśmy kółeczko. To są zazwyczaj robię kółeczko po to, aby poczekać na wszystkich graczy z mojego teamu, którym się dopiero mapka wczytała. Chodzi o to, żeby nie lecieć pierwszym. Ponieważ pierwsi zazwyczaj w tej grze giną haniebną śmiercią. Dobra, nadal mamy Hurricane'a, Spitfire'a, Bowfighter'a, kolejny Hurricane. Dobra, ten Spitfire troszkę się oddala od reszty. Myślę, że nie byłoby głupim pomysłem go zaatakować. A, dodano tutaj wspomaganie celowania, o którym już wam wspomniałem przy poprzednim starciu. Teraz będę miał chyba okazję wam nieco bardziej pokazać, jak na czym to polega. Dobra. Trafił mnie w silnik. Ja go też poważnie uszkodziłem. Też mam uszkodzony silnik. Dobra, gościu spadł. Mamy zestrzelenie, ale ja muszę wracać na lotnisko. Ponieważ mam uszkodzony silnik, a on będzie się, tylko jego stan będzie się pogarszał, muszę wytracić prędkość. Podchodzę za szybko. Dobra. Podejdźmy. Robimy kółeczko, jeszcze raz podejdę do tego lądowania. Ponieważ to nie było idealne lądowanie. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Dobra. Zwiększyć nieco pułap, gdzie jest lotnisko, bo go nie widzę, dobra. Okej. Myślę, że teraz pójdzie nam dużo, dużo lepiej. Dobra. Teraz ładnie wylądowaliśmy. Bez problemów. O. Dobra. Już się bałem, że jakaś bomba mnie trafi. Okej. Wszystko pięknie, ładnie się nam powiodło. Okej. Jak tu wyglądają nasze maszynki? Nasz jak. W sumie nie widać zbytnio uszkodzeń na nim, ale no niestety sylwetka samolotu po mojej lewej stronie
ekranu informuje nas o tym, że jest awaria silnika. Na pewno została ona spowodowana ostrzałem Spitfire'a. I lepiej jest wrócić do bazy z czymś z takim uszkodzeniem. Nie warto ryzykować naprawdę. Dobra. Sylwetki myśliwce są dosyć ociężałe. To nie są Spitfire'y, które są bardzo, bardzo zwrotne. Czy Messerschmitty albo Zero. Przynajmniej te, którymi do tej pory miałem okazję latać. Ale i tak muszę przyznać, że jest całkiem nieźle. Co oni tutaj robią? Cały czas nas bombarduje ktoś. A, dobra, już wiem, SB-2M. Tam nade mną był. Ale bardzo, bardzo wysoko. Owszem, mogłem spróbować tam dolecieć do niego, ale tutaj jest H6K, to jest latająca łódź japońska. Swego czasu latałem taką. To jest jeden z pierwszych samolotów japońskich bombowców, jakimi mamy okazję tutaj polatać. Dobra, bierzemy się za tego Iła. Dobra, jest mój. Zestrzelenie. No, wspomaganie celowania jest trochę pomocne, aczkolwiek nie zawsze wydaje mi się, że wskazuje najlepsze rozwiązanie, jeśli chodzi o celowanie. Ale ten Heinkel zbombardował teraz nasz okręt. Bardzo nieładnie z tego strony. Trzeba będzie go nauczyć. Ale kończyła się amunicja. Po zastrzeleniu tego Iła mogłem przeładować. Nie zaszkodziłoby. Dobra, ale ja będę cały czas sobie w okolicy krążył. Nawet tym bardziej, że zaraz mi się naładują karabiny maszynowe, będę mógł zacząć ostrzał. Dobra, już się skończyła amunicja do nich, ale zbędą działka. Dobra, spada. Mamy asystę z niego. Dobra, nie jest źle. Zawsze jakiś hajs, jakieś punkciki dla nas. Dobra, tutaj jest ta japońska łódź latająca. Myślę, że spróbujemy sobie z nią zatańczyć. Jak na pewno zauważyliście, JAK-7 nie ma doładowania. Można tylko maksymalnie zwiększyć obroty silnika. Dobra, kończy nam się, zaczyna silnik się przegrzewać. Oni gwałtownie schodzą. Mieszają wysokość. Przydałoby się im zrobić małe kuku. Muszę przyznać, że naprawdę lubię tą grę. Bardzo mi się ona podoba. Okej. Jestem dużo, dużo szybszy od tej łodzi latającej. Ta łódź latająca jest bardzo ociężała. I mimo, że mam takie ostre... trafiła go obrona lotnicza. Ale spoko, dzięki temu nadobiliśmy troszkę wysokości i będziemy mogli spróbować zaatakować kogoś z góry. Kogo by tu pójść? Dobra, weźmy tego S-79 albo BB-1. BB-1 to jest radziecki bombowiec nurkujący, z tego co pamiętam. Ale gościu go sobie przemalował. Ale troszkę oberwał. Ale jako trafienie to nie zostało zaliczone. Chyba w skrzydło to trafiło go jeden z pocisków z mojego działka. Okej. Ale lecimy, ale wali.
troszkę oberwał. Chyba dostałem pociskiem zapalającym w skrzydło. Dobra, spróbujmy się z tego jakoś wydostać. Ty robisz! Dobra. Niestety zostałem zestrzelony. O, bumerang nie zestrzelił. Mam dwa strącenia. Jak na razie. A więc spoko, ale mamy okazję pokazać wam łaga 3. To jest też dosyć fajnym samolotem. Wydaje mi się, że jest chyba troszkę bardziej zwrotny od... Jaka? Jakoś tak mi lepiej leży ten samolot. Dobra. Zmniejszmy prędkość. Dobra, pojedynek się skończył. No cóż, myślę, że wam troszkę zaprezentowałem piąty tier u samolotów sowieckich. Dobra, pomijmy to. Okej. Dobra, jeszcze sobie tutaj zerknijmy. Troszkę może poprawmy, albo nie, ponieważ mamy maszynki do kupienia. Dobra, no cóż, mam nadzieję, że się wam podobało. Oczywiście zachęcam was do oceniania moich filmów, do pisania komentarzy oraz do oczywiście subskrybowania mojego kanału. A ja się z wami żegnam, życzę wam miłego dnia, na razie, cześć i czołem. Ciao!